szczególną komisją, że musi się opierać na faktach, opiniach, dokumentach. Nie można traktować, że jest to komisja, która ma charakter śledczy i prowadzi przesłuchania. W związku z tym jest to jak najbardziej zasadna forma i najbardziej właściwa forma do tego, aby przedstawiać pewne dokumenty komisji. W tym zakresie myślę, że zrobiliśmy wszystko, żeby komisja dostała pełne. Co do protokołów, które są, mamy dokumentację odniesioną do wszystkich protokołów. Również do ostatniego protokołu. Państwo dostali tutaj ten protokół i te pytania, które Państwo złożyli. Tam również są zapytania do mnie. Odnosimy się do tego, jak to wygląda. I jeszcze raz podkreślam. Według mojej wiedzy ja nie dopatrzyłem się tutaj i nie czuję się tutaj jakby, że nie mam dyskomfortu, że w tej budowie, że w tej budowie się nie zrobiło. Dziękuję bardzo. Dziękuję, przyjęcie zaświadczenie. Jeżeli komisja rewizyjna takie wątpliwości miała, to nie powinien mieć pan żadnych stresów i większych problemów. Bardzo proszę o kontroli zewnętrznej. Panie Wójcie, a pan już się nagadał. Jak najbardziej ta uchwała, bo komisja rewizyjna uchwała zbyt mało, żeby tą sprawę wyjaśnić. Myślę, że jeżeli stwierdzi pan, że nie ma pan sobie nic do zarzucenia, to nie powinien się pan paść takich rzeczy pan robi. To bym tak. Pan Karciński najpierw. Czy zastanawiam się nad tym, dlaczego, do czego jest potrzebna ta uchwała dla Rady? Bo jeżeli tutaj komisja rewizyjna jest zgodna, co prawda tam podejrzewam, że nie jestem pewny tego, ale proszę o ewentualne potwierdzenie lub nie. Pod tymi wnioskami komisji, obrad komisji podpisywała się przed rady z reguły. Tak, przynajmniej tak było ostatnio, jak tutaj ta komisja była podczas obrad poprzedniej sesji nadzwyczajnej. Jak przy okazji to pewne kuriozum, że komisja rewizyjna, najpierw jest sesja, w trakcie sesji jest komisja rewizyjna, później znowu sesja. Domyślam się, jakim jest cel tego, ale wracając do meritum. Czy Dio się podpisało? Trzech, tak? Trzech było obecnych na ostatnim to też była poprzednia też tego typu historia, że z reguły podpisywała się tylko tych trzech radnych. Ale to jest fakt, ja stwierdzam fakt, koniec. Nie ma tutaj dyskutować. Natomiast jeżeli składamy zawiadomienie o wszczęcie postępowania, to rozumiem, że to myślę, że sam słów podejrzenia przestępstwa. Tak? Teraz zastanawiam się nad tym, jak pozostali radni poza tymi trzema radnymi, jaką wiedzę mają pozostali radni na temat tych faktów, tych dokumentów, tych opinii, które wyraża komisja rewizyjna. No, chciałbym wiedzieć, jak pozostali radni, jaką wiedzą dysponują, aby z czystym sumieniem zagłosować, że podajemy do organów wyższych oskarżenie. Czym innym jest, oczywiście, że jeżeli jest przestępstwo i tak dalej, to każdy obywatel jest obowiązany do tego, żeby wnieść doniesienie w tej sprawie. Natomiast tutaj podpieranie się opinią Rady jako całości no jest w pewnym sensie, moim zdaniem, nadużycie. Bo zadam jeszcze raz pytanie. Jak pozostali radni poza tymi trzema, jaką wiedzę mają na ten temat, w jaki sposób ona została w ogóle udostępniona? Czy coś pozostanie radni na ten temat wiedzą? Ja niewiele wiem na temat obrad komisji rewizyjnej. No nie chcę na coś powiedzieć, bo ja bym musiał być obecny na tej komisji, tak? Ale nie chcę. 13, 14. Szanowny panie radny, ja sobie nie życzę, żeby pan podważał moją wiarygodność, tak? Dlaczego? A w taki sposób, że jesteśmy komisją rewizyjną, która jednogłośnie przyjęła ten wniosek. Według mojej wiedzy, muszę wypowiedzieć za czwartego członka komisji rewizyjnej, który jakby był obecny również by go poparł, tak? To od razu panu mówię, tego nie wiem. Bo, ale ja wiem. Więc moją wiarygodność, jak pan chce podważać, tak? To możemy sobie prywatnie wyjść i możemy sobie podważać. Ja, szanowny panie, nie życzę sobie takich pana wypowiedzi, bo pan w tej chwili podważa wszystko.
odważa wszystko, wiadomo w jakim celu, tak? Jak chciał się pan zapoznać z tym wszystkim, to trzeba było przyjść na komisję, posiedzieć, zapytać, rozwiać swoje wątpliwości. Tych wątpliwości było mnóstwo. Oczywiście wiem, dlaczego pan nie przyszedł, bo pan tej wiedzy posiąść nie chce. Po prostu pan nie chce tej wiedzy posiąść, a my, dopóki nie zostanie protokół podpisany, zatwierdzony, szanowny panie, to tym, którzy nie byli na tej komisji, no nie czujemy się w obowiązku przekazywać dokładnie, do jakich nadużyć dochodziło. A dochodziło do bardzo wielu. I naprawdę, a jeszcze mam takie prywatne pytanie do pana. Czy pani Szumska również pana kształciła odnoszeniu się, wizerunkowo, czy pracowaniu nad PR-em, czy również do jakiejś lekcje pan miał z przekazywania radnych, tak? Innych radnych pod wpływem presji, bo pan w tej chwili presję na nich wybiera. Wybiera presję na zasadzie tamtym nie wierzcie, bo oni tam zawsze tak podpisują, a sami się nie zapoznaliście i głosujcie tak, jak ja wam każę. To niech się pan najpierw zapozna z uzasadnieniem, które tutaj jest, a później tak. To chyba całkiem odmiennie rozumiemy rzeczywistość, szanowni. Ja rozumiem. Chodzi mi o to, że nawet czas, chodzi mi o to, że nawet czas na zapoznanie się z tym, po pierwsze, no to w zasadzie no, uczciwie mówiąc, większość radnych zapoznaje się z tym, jeżeli była, że tak powiem, chętna do zapoznania się szybkiego, no to przypuszczam, że w momencie, kiedy otrzymała dokumenty, a dokumenty otrzymaliśmy kiedy? Wczoraj. W związku z tym, są zasadne moje wątpliwości. Przypomnijmy sobie, jak kiedyś głęboko dyskutowaliśmy i oburzaliśmy się na fakt taki, że ktoś nam nie udostępnia dokumentów dotyczących tam audytu chyba to wtedy dochodziło. To czułem, to ten sam przypadek mieliśmy teraz, panie. Ja teraz też mówię, że ja nie mam... Ale pan nie był wtedy oburzony. No. Pan wtedy nie był oburzony. Szanowni Państwo, ja myślę, że należy skanalizować tą dyskusję w trochę inny sposób. Ponieważ już pani mogła się momencić, jeżeli rada czy komisja rewizyjna ma uzasadnione obawy, ma prawo złożyć do rady taką projekt uchwały, to rada będzie decydowała, czy skieruje to do organów wyższych po to, aby zostało to wyjaśnione. I tu się zgadzam z jednym z moich przedmówców, że jeżeli sprawa jest czysta, to każde wyjaśnienie będzie jasne i czytelne. I myślę, że nie ma się wtedy czego obawiać, tak? Obawiają się tylko osoby, które mają coś na sumieniu, które mogą domniemywać, że jednak tam może się znaleźć coś niefajnego. Jeżeli takie podejrzenie było, jest... Jeżeli nie ma możliwości tego wyjaśnienia, to nie jest, ja to chcę powiedzieć, że Rada nie wydaje osądu, że wójt jest winny, tak? Ja tylko to zdaję, chciałem powiedzieć, powiedzmy, proszę. Ponieważ tutaj traktowanie mnie w ten sposób tylko dlatego, że mam inny pogląd na tę sprawę, szczerze mówiąc, nawet gdybym miał pewne drobne wątpliwości, to powinienem je przedstawić z takiego chociażby prostego powodu, że jeżeli są różne zdania, to łatwiej dojść do tego wspólnego. Natomiast jeżeli zrobimy tak, że będzie tutaj ta piękna jednomyślność, to wracamy do poprzedniego systemu, panowie. Umawiamy się i głosujemy. Pani Małgosia, wcześniej pan Strychacz.